Dzień dobry, drodzy widzowie. Jak wam powiedziałem w poprzednim odcinku, zabieramy się za kopanie schodów pod ziemiankę, przygotowanie schodów, przygotowanie murków oporowych i przygotowanie odwodnienia. To tak w dużym skrócie. W dzisiejszym odcinku kopiemy tutaj. O tu. Dalej pod te schody. W międzyczasie powiem wam co i jak. Na końcu też będę chciał was zapytać o parę porad, ponieważ ja żadnym murarzem nie jestem i nigdy nie byłem i nigdy nie będę, więc mam parę pomysłów, ale może nie są najlepsze, więc zawsze jakieś tam komentarze w tym temacie mile widziane. Nie jestem sam, będziemy kopać we dwóch, ale kolega nie chce się pokazywać, więc nie ma problemu. Będzie dużo szybciej, ale nie będę was oszukiwał, że robię to sam. Jeśli chodzi o izolację ziemianki, to będzie inny odcinek. Jak widzicie, jest ona wysmarowana tylko dysperbitem i już ją zasypuję. Powiem wam, są patenty na izolację od wewnątrz i taką też będę robił. Dzisiaj kopiemy tutaj. Nie mam pojęcia, ile mam użyć tutaj potem cementu, betonu, piachu, żwiru i bloczków, dlatego muszę najpierw wykopać, żeby wszystko pomierzyć, że skoro mam tutaj za dużo ziemi i tutaj mam za dużo ziemi, to co tu wykopujemy, to od razu na taczkę i zasypujemy od tyłu i od boków tą ziemiankę od razu, żeby nie mieć problemu z tym piachem. Tam nawet starą trawę wrzuciłem, ale to cicho. Do tej roboty mi czegoś brakuje. Teraz można się zabierać do roboty. Dla nowych widzów i dla tych, co nie widzieli pierwszego odcinka z ziemianką, przypomnę tylko, że miał to kopać pan koparkowy, miał tutaj zrobić mi schody i poleciał w, tutaj brzydkie słowo, więc stwierdziłem, że w dzisiejszych czasach wszystko drogie, to trochę zaoszczędzę, a poza tym się samo zaparcie mam duże. Więc stwierdziłem, że zrobię to sam i przy okazji podzielę się z wami swoim doświadczeniem i może jakoś wspólnymi siłami i radami jakoś to zrobimy. Idzie nam tak, całkiem nieźle, wykiprowane jest ostro, wymyśliłem, że na środku zostawię, żeby było po czym w ogóle wchodzić i tak pod schody tam będzie dawać podsypkę, jakiś żwir, coś się wymyśli, zresztą na końcu będę zadawał wam pytania, to powiecie, czy dobry pomysł. Tu po bokach będą fundamenty pod ściany szczelinowe, no i wyliczyliśmy, że mniej więcej do tego miejsca trzeba wykopać na jakieś 12 schodów, 3,30 długości, gdzieś to powinno wyjść. A z racji tego, że kończy nam się miejsce do zasypywania i będziemy musieli ją już zacząć zasypywać, to górę, która nie jest zaizolowana niczym, mimo że to jest beton B25W8, czyli wodoszczelny, to i tak będę ją izolował od środka i teraz biorę pędzel,
oraz dysperbit rozmieszam w proporcji 1 do 1 z wodą i wysmarujemy to tutaj wszystko najpierw jako grunt, a potem już docelowo prosto z wiadra po kilku godzinach dysperbitem wysmarujemy do roboty. Kilka godzin kopania, efektu jeszcze nie mamy 100%, ale zobaczcie sobie, co zrobiliśmy. Widać? Powinno być widać. Mimo, że pod słońce. Kopane jest sporo. Bardzo sporo, nawet bym powiedział. Specjalnie sobie ten środek zostawiam, żeby mieć po czym wychodzić i sody potem sobie zrobić. Tu natomiast wysmarowane jest ostro dysperbitem cała góra, tu boki. I to jest jedyna izolacja, która tutaj będzie. Może Was to zdziwi, ale ludzie robią różne. Obkładają styropianami, cuda na kiju tam robią, ale tu będziemy izolować od wewnątrz. Jest sposób, będzie w jednym z filmów. A tu ładnie się to wysmarowało, pół wiadra 10-kilowego. Więc jest nieźle. Zależało mi najbardziej, żeby tutaj wysmarować te, co były tym klejem do glazury. O, to wszystko stwardniało. Kamień. Spróbujemy wejść. Hops, hops, hops. I teraz, moi drodzy widzowie, pytanie do Was. Co robimy? Jaki mam plan tutaj? Uwaga. Tutaj od ziemianki wykopuję do końca na jakieś 3 metry z hakiem, bo tyle mi wychodzi wynikowo, że schody z bloczków betonowych na 1,60 m powinny się tam skończyć. I tu to samo, wywalam ziemię ile się da. Robię tak za 20 cm pod ziemiankę tutaj pasy. Tu i tu. I robię ławy takie fundamentowe, takie bym powiedział ala fundamentowe, bo dam po prostu cement, trochę kamieni, gruzu, jakieś tam wrzucę pręty, może jakiś metal, coś, żeby wzmocniło. Z tego tutaj czołgiem nikt nie będzie jeździł. I tutaj robię murki oporowe na 1,60 m do wysokości ziemi z bloczków betonowych. I teraz jest pierwsze pytanie do Was, moi drodzy widzowie. Czy mogę postawić bloczki betonowe zamiast tak? Tak. Czy to się coś stanie, czy ta ziemia będzie napierać? Tu jest bardzo sypki grunt, piach, więc tak to wygląda. Taki jest pomysł, bo nie uważam, żeby to było jakoś bardzo tutaj skomplikowane. Poza tym po środku będą schody i one będą napierać na boki i rozpierać to, więc uważam, że to nie będzie z tym źle, chyba że ktoś ma jakiś inny pomysł tutaj na te murki oporowe, więc zamiast tak bloczkę betonową chciałem tak go postawić na boku, żeby zużyć mniej roboty było. Czyli mamy murek oporowy, a pomiędzy wykipruję jeszcze pewnie trochę, dam żwir, podsypkę cementową, taką jak się robi pod płyty chodnikowe, i ułożę z bloczków betonowych schody. To jest taki pomysł. I tutaj przed samym wejściem do ziemianki wymyśliłem, że wykopię w tym miejscu centralnie otwór duży na beczkę. Beczka będzie miała ucięte dno i sadzę ją głęboko i ona będzie służyła jako odwodnienie tutaj przy deszczach. Tutaj jest kwestia gruntu. No tu jest piach. Tu woda gruntowa to jest może na 9-10 metrach dopiero. Tu naprawdę się nic nie dzieje, więc mogę sobie pozwolić na taki pomysł. No i oczywiście na górze wyłożę bloczkami betonowymi na podsypce i dam kratkę taką ściekową, odpływową. Nie? Jeśli macie jakieś inne pomysły, coś mi możecie doradzić, szczególnie z tymi murkami oporowymi, czy mam dobry pomysł, żeby taki fundamencik zrobić i w pionie je postawić, no to będę oczywiście wdzięczny. W kolejnym odcinku zasugeruję się tym, co Wy napiszecie. Spróbujemy tutaj kopać dalej. No i powoli będziemy już usypywać nad ziemianką, no bo już tutaj nie mam gdzie pozbywać się ziemi.
Także robota w re. Kolega bardzo pomógł. No ale też to nie jest łatwa rzecz, jak się nie ma koparki. No taka jest prawda. No nic. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do oglądania kolejnych, w szczególności z tej ziemianki. Będziemy tu jeszcze robić drzwi, te schody, jakieś fajne zadaszenie zrobimy z winorośli. No jakieś tam pomysły są. Także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania innych moich produkcji. Dzięki, cześć. Zasłużyłem na Radlera 0.